Loża Radiowa. W Loży Radiowej mamy kolejnego gościa, dr Krzysztof Potaczek, nowy prezes Stowarzyszenia Stop Korupcji, reaktywowanego po ładnych paru latach. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry państwu. Jak się dowiedziałem, jest pan taką dość szczególną postacią, bo to doktor historii, wykładowca, a równocześnie policjant. Tak, zgadza się. Doktorem historii jestem od 2014 roku, policjantem natomiast jestem od 2004 roku. Pracuję w służbie kryminalnej już troszeczkę. Posiadam doświadczenie w tym aspekcie, które mogę łączyć ze swoją pasją, historią starożytną. Czyli krótko mówiąc, służba kryminalna, czyli operacyjny policjant? Nie, jestem pracownikiem pionu dochodzeniowego. Tak, w ten sposób, dobrze. Tak. Czyli historia starożytna i, jak rozumiem, o tym był doktorat. Tak. A to proszę opowiedzieć, bo ja też lubię historię starożytną. Doktorat był o roli Gwardii Pretoriańskiej w pierwszym wieku naszej ery. Dokładnie pisałem o Gwardii Przybocznej Oktawiana Augusta od 29 roku przed naszą erą do 68 roku naszej ery. Chodzi o rodzinę julijską. Opisałem aspekty związane z ochroną Princepsa, z ochroną najbliższej rodziny, a także z walką z opozycją wewnętrzną i zewnętrzną. Każdy z imperatorów miał wrogów politycznych, dlatego też ta jednostka była mu niezbędna. No a tam na czele tej jednostki stali różni ludzie, nie zawsze sympatyczni. No tak. Sejan na przykład, przyboczny Kaliguli. Oczywiście ma pan rację, Lucjusz Elias Sejan był bardzo dobrym dowódcą Gwardii Pretoriańskiej. Spełniał wszystkie życzenia Tyberiusza, a także wcześniej Oktawiana Augusta. Oni nie musieli być lubiani, oni musieli być skuteczni, dlatego też mają taki czarny PR, który został sporządzony przez wrogie im koła senatorskie. A gdzie pan doktor uczy historii w tej chwili? Na Wydziale Nauk Społecznych u nas na Uniwersytecie Opolskim. A tutaj, na Opolszczyźnie u nas, czyli tutejszy wykładowca. Moją patronem była pani Rostropowicz, profesor Rostropowicz. I uczy pan, jak rozumiem, właśnie historii starożytnej. Tak, mam ćwiczenia z historii starożytnej. Jakie to szczęście, prawda? Zgodnie z pasją nauczyć. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego i pracować. Tak, najlepiej robić to, co się lubi najbardziej. Oczywiście. No, a jeszcze tak wracając na chwilę do Pretorian, to wszyscy, którzy czytali Roberta Gravesa, wiedzą też, że oni mają na koncie też takie wyczyny jak wynoszenie cesarzy, to przecież tak, przypadek Klaudiusza. Zgadza się. To była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Gajusz Kaligula został zamordowany na skutek spisku senatorskiego. Cassius Herea, tak? Tak, to był żołnierz, który zadał mu kilka ciosów mieczem i dlatego doprowadził do jego śmierci. On był trybunem pretoriańskim, nie był zwykłym szeregowym żołnierzem, ponieważ w tym akurat spisku Gwardia Pretoriańska, żołnierze szeregowi popierali dom julijski i nie brali takiego czynnego udziału. Niestety oficerowie oraz koła senatorskie zawiązały spisek i na korytarzu podziemnym pod galerią został cesarz zamordowany. Potem jego żona i córka przez właśnie trybunów pretoriańskich. No a pretorianie szukali nowego kandydata na cesarza i gdzieś tam wyciągnęli z zakamarków chromego Klaudiusza. Zgadza się. Klaudiusz myślał, że on też padnie ofiarą spisku, ponieważ takie zamierzenia były. Senatorowie chcieli przywrócić Republikę, ale w tamtym czasie czasu Republika już nie miała bytu. I dlatego żołnierze w własnym interesie znaleźli Klaudiusza, który do tego momentu udawał niepełnosprawnego, aby utrzymać się przy życiu. Choć intelektualnie był bardzo sprawny. Tak, on naprawdę był bardzo inteligentnym człowiekiem. Następnie Klaudiusz został przetransportowany do koszar pretoriańskich, gdzie został ogłoszony cesarzem. To jeszcze bym dopytał, panie doktorze, o jedną kwestię. Jak ta wiedza starożytna się przydaje w pracy policjanta? Bo mówi pan, że łączy pan tutaj. Tak, łączę, to staram się łączyć. Chodzi o kwerendę źródłową, mechanizmy, które miały miejsce w tamtym okresie czasu, powtarzają się. Historia lubi się powtarzać, czy to jest wiek XX, XIX, XVIII. Dlatego też musimy tylko wyciągać odpowiednie wnioski i czerpać z naszej wiedzy, czy to z wiedzy starożytnej, czy aktualnej. Kwerenda, czyli no grzebanie w papierach, krótko oczywiście, mówiąc. Tak. Ma pan bardzo rację w tym aspekcie. No to jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej historii starożytnej i przenieść to na współczesność? Bo mówi pan, mechanizmy się powtarzają. Uczmy się na tym. Na tym. Na przykład, jeżeli chodzi o ochronę osobistą ludzi z pieszych stron gazu. Proszę wziąć pod uwagę, że zamachy powtarzają się, czy to jest wiek XX, XIX, czy to... No, Paweł Adamowicz ostatnio. Oczywiście. I na skutek niektórych zaniedbań musimy zdawać sobie sprawę, że ktoś może zostać ranny, czy też zamordowany, tak jak było to ostatnio.
Moja formacja, o której pisałem doktorat, zapobiegała tym zamachom i bardzo skutecznie to robiła. Jeżeli chodzi o okres, o którym ja pisałem, bardzo dobrze chronili swoich cesarzy. Żołnierze portugalscy wywiązywali się bardzo dobrze ze swoich zadań. Proszę przypomnieć sobie zamach na premiera Izraela, gdzie popełniono pełne błędy i on na wiecu politycznym został zamordowany przez obywatela państwa Izrael. Dlatego też niewyciąganie wniosków z takich historii doprowadza do takich sytuacji, o których właśnie teraz wspominamy. To żeby tak postawić kropkę nad i, do trzątej gwardii stanowili Germanie przecież, więc oni, chyba że się mylę, wielu to znaczy, ich było. Oni oczywiście byli tam, jednakże oni stanowili taki ostatni kordon przeciwko tym zamachowcom. No byli lojalni wobec cesarza, bo nie mieli związków z Rzymem. Tak, byli bardzo lojalni. Oni byli bardzo dobrze opłacani. Ich dowódcą przeważnie był Ekwita, wybrany oczywiście przez cesarza. I dlatego też oni byli tylko wierni cesarzowi. Właśnie w tym wypadku, o którym rozmawiamy, o Gajuszu Kaliguli, to oni doprowadzili do masakry tych właśnie mężczyzn, którzy byli zamieszani w spisy. Tak. No to też się powtarza, bo przecież cesarze bizantyjscy byli chronieni przez Waregów, czyli przez Normanów, czyli Wikingów, krótko mówiąc. Tak, oni zaciągali się na służbę właśnie na dwór w Konstantynopolu i dlatego też zarabiali tam dość duże pieniądze, ale też bardzo dobrze wykonywali swoją pracę w tamtym okresie czasu. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj dr Krzysztof Potaczek, nowy szef Stowarzyszenia Stop Korupcji. Właśnie, wróćmy do tego wątku. To stowarzyszenie bardzo zasłużone, zaraz przypomnimy tamte czasy, ale jak pan do niego trafił? Ja o tym stowarzyszeniu dowiedziałem się już w latach, kiedy byłem na studiach, to był rok 2003. Afera ratuszowa. Tak, afera ratuszowa wtedy akurat była w naszym mieście. Znałem się z Tomaszem Kwiatkiem, ponieważ współpracowaliśmy w Parlamencie Studentów. Dlatego, że wiedziałem, że takie stowarzyszenie istnieje, ale wtedy po prostu wyjechałem na szkolenie, nie było mnie w Opolu. Cały czas oczywiście mieliśmy kontakt i do tej pory oczywiście jest ten bardzo dobry kontakt. No i teraz spotkaliśmy się w tamtym roku i właśnie zaproponowano mi, czy bym nie zechciał zostać prezesem. Oczywiście decyzję podjąłem pozytywną, ale wybór członków był taki, a nie inny. Zostałem wybrany, dlatego też od marca tego roku jestem właśnie nowym prezesem tego stowarzyszenia. To od razu wysokie stanowisko. Tak. Wysokie. Ale to stowarzyszenie jest do reaktywacji, dlatego że tak. Bardzo wielu ludzi, którzy wtedy było mocno zaangażowanych w działanie stowarzyszenia, wyjechało z Opola, no choćby Janusz Kowalski, który je zakładał. Tak, Janusz wyjechał. Przecież też nie można zapomnieć o innych prezesach czy wiceprezesach, Patryk Jaki, Tomasz Kwiatek. Patryk Jaki też jest nieobecny w tej chwili. Tak, też jest nieobecny. Dlatego musimy po prostu w tej chwili na nowo wszystko zarządzić w tym aspekcie kierowania i otwarcia się na nowe środowiska. A jak pan ocenia działalność stowarzyszenia wtedy? Pomogło w rozmontowaniu afery korupcyjnej? Też wtedy pan z tego, co mówił, wnioskuje, że pan śledził to, co robi stowarzyszenie, ale się nie angażował jeszcze. Nie angażowałem się w tamtym okresie czasu. To była bardzo trudna sytuacja. Rządy poprzedniej ekipy... Bardzo trudno było stowarzyszeniu walczyć z takimi układami, jednak jak widzimy z perspektywy czasu, udało się co nieco załatwić. Niektóre osoby przecież odsiedziały w więzieniu wyroki zasądzone przez sądy. Spore. I to spore. Niektóre osoby już nie żyją. Dlatego też z perspektywy czasu uważam te działania organizacji, której teraz jestem prezesem, za spory sukces, jak na tamten okres czasu. Ja jako dziennikarz, który to relacjonował, pamiętam, że działalność stowarzyszenia zmieniła też klimat polityczny w mieście w dużej mierze i potem przełożyła się na sukcesy Ryszarda Zembaczyńskiego w wyborach. No, a Janusz Kowalski, tak bardzo malowniczo, to nie wszyscy pamiętają, w noc wyborczą przyszedł do ratusza i zapalił znicze na schodach, tak jakby żegnając odchodzącą lewicową ekipę. Na stronie stowarzyszenia nawet są takie wspomnienia Janusza Kowalskiego z tamtego okresu. Oczywiście, musimy też zdać sobie sprawę, że po tej aferze lewica w naszym mieście już się nigdy nie podniosła. Mimo kilku prób jednak nie istnieje tak naprawdę. No nie ma w tym momencie ani jednego radnego. Problemy. Dzisiaj też są problemy. Ogromne problemy z elektoratem. Mimo iż wcześniej to był żelazny elektorat tego ugrupowania. No, mówiąc obrazowo, to cała Opolszczyzna była czerwona wtedy. Po obu stronach młynówki rządziła lewica, ale lewica rządziła w wielu miastach, tak jak w Kędzierzynie-Koźlu. Ale to też wynika... A dzisiaj został od Muchów. Jedyne oczywiście, ale to też wielkości nie miasteczko. Możemy zapominać, że brak lustracji w naszym kraju doprowadził do tego, że lewica w latach 90. odnosiła takie sukcesy w naszym kraju.
Panie Krzysztofie, kto oprócz Pana jest w tym odnowionym stowarzyszeniu? Ilu jest członków? W chwili obecnej w zarządzie są 3 osoby oraz 9 osób, które z nami współpracują. Nie pytam o nazwisko, bo RODO i tak dalej. Nie mogę udzielać takich informacji bez zgody moich kolegów i koleżanek. Dobrze, ale jakie to jest środowisko? Skąd się ci ludzie rekrutują? My jesteśmy organizacją apolityczną. Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które zechcą nam pomagać. Dlatego też nie patrzymy na poglądy naszych członków. Nas łączy walka o to, aby nasz region czy też kraj bardzo dobrze się rozwijał i nie był wplątany w żadną aferę, która może pogrążyć czy to jakiegoś urzędnika, czy też przedstawicieli innych organizacji. Ale prowadzą Państwo nabór w takim sensie, że przyjmujecie osoby, które są chętne, czy jest jakaś rekrutacja, czyli że trzeba spełnić jakieś warunki, żeby do Was wstąpić? Na początku jest rozmowa, pytamy się taką osobę, dlaczego chce z nami pracować, jakie ma powody. Oczywiście, jak już powiedziałem wcześniej, nie patrzymy na poglądy tych osób, ponieważ uważamy, że im więcej osób z różnych środowisk, tym nasza organizacja będzie się lepiej rozwijała. Przed nami trzecia, ostatnia część rozmowy z Krzysztofem Potaczkiem, nowym szefem Stowarzyszenia Stop Korupcji. Panie Krzysztofie, to takie pytanie, no jakby chyba podstawowe. Jakie macie plany? Czym chcecie się zajmować w tym momencie? Oczywiście nie możemy wyręczać różnych organów w naszym kraju w walce z korupcją. W chwili obecnej zarząd postanowił, że będziemy angażować się w edukację związaną z propagowaniem właśnie różnych aspektów związanych z działalnością naszego środowiska. To trochę tak, jak i my to robimy. Mamy co piątek właśnie, tak dzisiaj, cykl antykorupcyjny Kacpra Śniegórskiego. Mądre ryby nie biorą. I relacjonujemy tam i sprawy związane z przepisami, ale także te wszystkie afery korupcyjne, które niestety wciąż się w kraju pojawiają. Ale też na świecie. W przyszłości zamierzamy zorganizować konferencję naukową na terenie naszego uniwersytetu i przybliżyć właśnie informacje dotyczące korupcji. Mówił Pan, że nie chcecie, czy też nie możecie wyręczać organów, które się zajmują zwalczaniem korupcji, ale może można współpracować. Oczywiście, współpracujemy z różnymi organami, Ministerstwem Sprawiedliwości, Policją. Jeżeli dana osoba, mamy ze swoją skrzynkę oczywiście, prześle nam jakieś zawiadomienie, nasi prawnicy analizują to zawiadomienie. Jeżeli uznają, że można dalej przesłać takie materiały, to wysyłamy do odpowiednich organów. Mhm. Tak. Czyli jesteście takim tutaj organem, takim pośredniczącym troszkę, łącznikiem, tak? Łącznikiem, tak. Łącznikiem. A myśli Pan, że ludzie będą do Was przychodzili? Przychodzą i wysyłają różne materiały. I dużo się potwierdza z tych ich zarzutów albo podejrzeń, że coś nie działa? No w chwili obecnej trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ostatnie zawiadomienie wpłynęło w tamtym roku i jest analizowane. To zapytałbym o jeszcze jedną rzecz. No, pan jako policjant też ma tutaj dodatkowo swoją pewnie ocenę. Czy nasze przepisy antykorupcyjne, które obowiązują w tej chwili, są wystarczające? My po różnych zmianach, które miały miejsce w ostatnim okresie, uważam, że organy dosyć dobrze radzą sobie w tym aspekcie. Czyli niepotrzebna jest jakaś, nie wiem, szczególna nowelizacja, zaostrzanie prawa? Skuteczność jest najważniejsza w tym aspekcie. Dlatego też uważam, że jeżeli organy posiadają odpowiednie środki i siły, będą sobie radzić. Czyli raczej nie zmiana prawa, tylko konsekwentne jego stosowanie? Tak. No, fachowcy tak mówią, że to nawet nie surowość kary jest tak ważna, tylko szybkość ich wymierzania, tak. I no właśnie. Problemem jest to, że na przykład organy prowadzą postępowania, kończą je, a potem przewlekłość sądowa doprowadza bardzo często do umorzenia takich spraw. Ja właśnie o tym chciałem powiedzieć. No, tam akurat umorzenia nie było, ale poczucia sprawiedliwości też chyba nie, no bo afera ta związana z ubezpieczeniem elektrowni Opole, proces trwał, rany boskie, 12 lat. No to w momencie, kiedy zapadły wyroki, nawet jeszcze nieprawomocne, to ludzie już nawet nie bardzo pamiętali, o co chodzi. Tak. To tylko świadczy o tym, że reforma sądownictwa musi być dokończona i przeprowadzona od fundamentów. No bo afera ratuszowa z kolei została osądzona przez sędziego Andrzeja Głowacza bardzo szybko tam i ten proces przed Sądem Okręgowym w Opolu, potem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i wyrok się uprawomocnił błyskawicznie właściwie. Tak, jest różnica między sprawami medialnymi, a takimi zwykłymi sprawami, o których Państwo nie wiecie, dlatego też... No o wszystkim nie wiemy niestety. Też zasługa pani ówczesnej prokuratury Kozickiej, która nadzorowała to śledztwo, dlatego też jej duży wkład akurat w tą sprawę był bardzo widoczny i może
ta sprawa tak szybko znalazła swój bieg. No niestety Beata Kozicka nie jest dzisiaj w prokuraturze. Z tego co wiem, wykłada na Uniwersytecie, tak, na Wydziale Prawa i Administracji. W chwili obecnej jest sędzią. Sędzią jest. O, to tego nie wiedziałem. No, proszę bardzo. Ja bym wróciła do tego aspektu edukacyjnego, no bo wyszliśmy od tego, Marek zapytał, jakie macie państwo plany. Wspomniał pan o konferencji naukowej. Już jakieś są zarysowane konkretne plany, tematy, terminy? Jeszcze nie, ponieważ ten rok jest bardzo gorący w naszym kraju. Dlatego też wszystkie ustalenia będą zapadały w miesiącu październiku. Mhm, ale tutaj w Opolu zakładamy, że się odbędzie. No to my obiecujemy, że na pewno się zjawimy. No tak. Oczywiście, bardzo chętnie zapraszam wszystkich chętnych. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Potaczek, historyk, policjant i nowy szef Stowarzyszenia Stop Korupcji. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.